Cześć kochani, to ja wasz Wojtasek, pentatonika molowa, idziemy po prostu za ciosem idziemy, pentatonika molowa, pozycja trzecia, zrobiliśmy pierwszą, drugą pozycję, jako nasz wzór to jest pentatonika amol, no akurat w takim jest bardzo fajnym miejscu na gryfie umiejscowiona, czyli przypomnijmy sobie tak, dwie pozycje wcześniejsze sobie przypomnijmy i zajmiemy się za trzecią pozycję. Pierwsza pozycja byłaby od progu 5. Na pewno już uznacie, bo filmiki były, więc macie obcykane. Mam nadzieję, że macie je obcykane. Dobra, pierwsza pozycja. Druga pozycja. Trzecia pozycja od trzeciego dźwięku pentatoniki molowej na najgrubszej strunie, prawda? Czyli od trzeciego stopnia. Pentatonika molowa ma 5 dźwięków A, C, D, E, G, czyli pierwsza pozycja była od pierwszego dźwięku na 5. progu, druga pozycja od drugiego dźwięku na 8. progu, no to trzecia będzie od 10. Trzecia pozycja będzie od 10. progu, od trzeciego dźwięku tej pentatoniki, czyli uwaga, posłuchajcie sobie, jak ona będzie brzmiała, uwaga, tadam. Git, całkiem tak, no powiedzmy, całkiem tak zwyczajnie, całkiem jakoś tak jest, no nie? Które to są progi? Tak. 10, 12, 10, 12, 10, 12, 9, 12, 10, 13, 10, 12. Jeszcze zjedziemy kamerą w dół, żeby wszyscy widzieli, żeby wszyscy mieli obcykane. O, dobra. 10, 12, 10, 12, 10, 12, 9, 12, 10, 13, 10, 12. Tak jak w poprzedniej, w drugiej pozycji tej pentatoniki i w pierwszej, ważne jest, którym palcem naciskamy, prawda? Nie pierwszym, że sobie dziubiemy pierwszym, oczywiście, że nie, albo tylko dwoma, albo tylko tymi, no nie. Zasada jest, no tutaj troszeczkę się ręka przesuwa, jak zauważyliście, bo na przykład tak, zaczynam od palcem drugim, palcem fakerem zaczynam, bo tutaj też na 9. progu też mam jeden dźwięk mam, prawda, bo mamy tutaj 9. Tu mamy ten jeden dźwięk, ten dźwięk E. Czyli tak, dobra, zobaczmy jak to idzie. Drugi, czwarty, drugi, czwarty, drugi, czwarty, pierwszy, czwarty. Tu przesuwam na strunie drugiej, przesuwam bardzo jeden próg i pierwszy, czwarty i na najcieńszym pierwszy, trzeci. Zakończyliśmy, prawda, akordem tonicznym na tym akordem tonicznym A. Tak smutnawo. No, myślę, że tutaj wszystko jest dla was jasne. No, jeżeli oglądacie po kolei te pozycje, to wszystko tutaj ogarniacie, no nie? Bo pentatonika amol ma te 5 dźwięków A, C, D, E, G, no nie? 6. dźwięk jest po prostu powtórzeniem pierwszego, więc to jest jakby... Później wrócimy też, dlatego jest 5 pozycji, bo 6. pozycja to jest pierwsza, tylko że oktawę wyżej. No ale teraz właśnie pytanie też jest tak jak poprzednimi razami, co będzie jak my chcemy grać jakąś inną tonację, czyli nie tonację A, tylko cokolwiek innego. No to załóżmy, no właśnie, przy tym robiliśmy tonację G. No to tonację G to musimy znaleźć na najgrubszej strunie waszej, na 6. dźwięk G, on jest na 3. progu. No to jest pierwsza pozycja, no nie? Druga pozycja była od szóstego progu. No to trzecia pozycja będzie od trzeciego dźwięku. Czyli jeżeli pierwszym dźwiękiem tonacji tej G, to jest G, później jest Ais, później jest C. No to dobra, no to teraz jak to by wyglądało? No to tak samo będzie ze wszystkimi innymi tonacjami, które będziemy chcieli używać. Tylko właśnie, no teraz jest pytanie, jak to zrobić, żeby to płynnie grać, płynnie to ogarniać. No, jedyne wyjście to jest to, żeby po prostu wykuć na blachę tę pozycję. No, tutaj nie ma innej możliwości w tym. Zasada jest prosta, że mamy po dwa dźwięki na strunę, czyli po prostu no po dwa dźwięki, prawda? Po dwa dźwięki na strunę, tutaj nie ma innej możliwości. Tu musimy po prostu to wykuć na blaszeńkę. No, to jest klucz do sukcesu. No, są pewne rzeczy, które no, bez wykucia na blachę to się nie da. O nie, 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 nie. Także dobra, spróbujcie to sobie ogarnąć. Inne tonacje też sobie doszukać według tej zasady, prawda? Pierwsza pozycja, później, no już musicie umieć pierwszą i drugą, więc tą trzecią trzeba już mieć, żeby ją znaleźć, to trzeba, prawda, te pozostałe trzy wiedzieć. No, albo po prostu mamy też wykute, prawda? Czyli tak jak ja też tak mam, że po prostu sobie trzecią zawsze mogę zagrać pozycję w dowolnym miejscu, bo mam ją wykutą. Mam nadzieję, że Wy też wykujecie, a później w innych filmach zrobimy z kolei ćwiczenia, jak te pozycje też wykorzystywać, jak to grać, żeby solówki, no bo 90% piosenek jest zrobionych na pentatonice molowej, tak? Tak jest taka, głosi taka, powiedzmy, taka teza, no też prawda, dużo piosenek takich prostych, popularnych jest tworzone na pentatonice, no, albo skali mol, albo dur, albo po prostu pentatonice, która ona jest, jakby się zawiera w skali molowej, czy pentatonika durowa w skali durowej się też opiera, no nie? Także dobra, ogarniajcie, ćwiczcie i się będziemy widzieli następnym razem. Popatki!